Hej, witam po raz kolejny ponownie tutaj na zapleczu baru. Jest tutaj zawsze cicho i w miarę spokojnie można sobie coś nagrać, dlatego nie robię tego tam w barze, akurat jest dość duży tłok. Dwa piwa dzisiaj będę nagrywał po kolei. Zaczniemy od takiego lekkiego piwa, bo może nie będzie słabe, może będzie bardzo dobre. Gród Króla się nazywa, browar Jan Olbrach 2014, Jan Olbrach Rzemieślniczy, czyli ten, który powstał w Piotrkowie. Browar Rzemieślniczy, Twardosławicka. Browar wszedł na rynek dość dużą ilością piw jednocześnie. Nie zawsze to się sprawdza, ale akurat pierwsze piwa, jakie piłem, to było lane w kuflach i kapslach Opactwo Króla i bardzo mi zasmakowało. To była Belgian IPA. Później próbowałem to z butelki, już było trochę słabiej. Ostatnio wpadły mi w ręce kolejne pozycje, właśnie na Powrót Króla. Gród Króla jeszcze mam w zapasie, jeszcze niespróbowane. Córa Koryntu. Rysunki Andrzeja Mleczki się pojawiły na tych etykietach. Akurat ta jest taka uniwersalna, można powiedzieć, z głową Olbrachta, którą możecie też znać z toruńskiego restauracyjnego browaru. W każdym razie na wielu z nich pojawiły się bardzo śmieszne, znaczy może nie dla każdego, ale w miarę zabawne, o tak, rysunki Andrzeja Mleczki. Browar jak na razie niczym mnie jakoś mocno nie zachwycił, oprócz tej pierwszej próby opactwa króla Belgian IPA. To piwo było lane wtedy naprawdę niezłe. Dziś mamy wędzone piwo pszeniczne, czyli ala grodziskie. Napisali piwo grodziskie. Ważone od XIV wieku w Grodzisku Wielkopolskim. Czyli tak wygląda, by to było to samo piwo. Tak to wygląda, pewnie nie jest. Przepraszam, lekko dymiony charakter. Piwo zawdzięcza suszeniu słodu w dymie drewna dębowego. Gdzie ja mam otwieracz? Produkowane według receptury piwowarów domowych. 3,5% objętości, 8 stopni plato, więc tu się by wszystko zgadzało. Nie piszą w ogóle, jakie chmieli używają, jakich słodów. Piszą tylko słód jęczmienny, pszeniczny, w zależności od pochodzenia, ale nie ma nazw. Drożdże piwowarskie, chmiel. Po prostu chmiel, tak bez żadnego opisu. Na innych piwach też jest tak samo, także tutaj szkoda akurat. Etykiety dość ciekawe, ten Andrzej Mleczko na potrzeby browaru narysował kilka nawet takich fajnych, zabawnych historyjek komiksowych, ale obrazkowych, bo to jeden obrazek, ale też może też nie każdemu się spodoba to akurat w kontekście piwa. Dobra, zobaczmy, co uważali przy tym grodziskim. Jest taki delikatny oscypek wyczuwalny. To już bardzo cieszy. No jest. Taki fajny, jakby właśnie kupiony, świeży. Świeży oscypek na Krupówkach. Albo w każdym innym miejscu w Polsce, bo ostatnio oscypki. Można już kupić nad morzem. Zaskoczyli mnie, że napisali, że to jest piwo grodziskie wręcz. Także, czyli wydaje mi się, że Pinta pisała ala grodziskie. No a tutaj pojechali po całości. No dobra, może zrobili identyczne jak słynne piwo z Grodziska. Niewiele zostało osadu na Grodziskim, to jednak zawsze powinno się znaleźć. Ja tego nie wstrząsałem, nalałem dość delikatnie. No i jestem trochę zaskoczony, piwo jest dość klarowne. Myślałem, że będzie jednak bardziej niefiltrowane, albo takie drożdżowe, mętne. Przede wszystkim, zobaczymy. Bardzo mi się podoba zapach. Tutaj się udało. Delikatne wędzenie. Oni to wędzili w dymie drewna, no także jest ok. Wasze zdrowie i zobaczymy,
co z tego wyniknie. Piana taka dosyć grubo pęcherzykowa. Trochę się układa. Jest delikatna wędzonka. I lekko śpiwa wyczuwalne. Takie typowo letnie. No już jest, zaczął się październik, więc pogody nie ma, może podtopiło. Jakkolwiek po pracy do obiadu. Na pewno świetnie by się komponowało właśnie z jakimś serem. Ewentualnie z samym ostypkiem. Ten aromat nawet dosyć trwały. Jest wodniste, no jest to 8%, 8 stopni, także nie ma co spodziewać jakiejś treści większej. Ale jest ok. Jest, jeśli miałoby być tak jak napisali, grodziskie, wędzone piwo pszeniczne. To się zgadza. Tu napisali właśnie, teraz widzę, że jest pasteryzowane, ale nie filtrowane. I to mnie trochę zaskoczyła ta faktycznie przejrzystość piwa. I też mały osad drożdży. Na grodziskim nawet pisano, że nalewać ostrożnie, pozostawiając osad w butelce. Tu takiego napisu nie ma, ale też nie był potrzebny. Także ta gęstwa drożdżowa gdzieś się ulotniła w międzyczasie. Jakkolwiek piwo chyba jest udane. No, tutaj nie jestem specjalistą grodziskich, tego piwa ciężko się napić tak na co dzień. Jest ich niewiele, chociaż stosunkowo coraz częściej się słyszy, że próbują zrobić, w Niemczech oczywiście już było dawno, Grecer. Grecer to jest właśnie odpowiednik, właściwie nazwa grodziskiego w Niemczech. W Stanach Zjednoczonych na pewno było też próbowane i we Włoszech słyszałem coś takiego, Polska, piwo Polska, coś tak się nazywało. Także gdzieś to próbują robić, ale na pewno jest tego niewiele. No i cóż. Nieźle. Jeśli ktoś jest fanem lekkiej wędzonki, na pewno mu podejdzie. Ja jestem zadowolony. To jest takie ciut wędzony, bardzo delikatny pszeniczek. Zobaczymy, jak dalej będą właśnie Olbracht prezentował się pod kątem swoich piw. Na razie jestem zadowolony. Także jeszcze raz wasze zdrowie i zapraszam na kolejną degustację. Cześć!